5000 km teraz z powrotem na Phuket. Oddałem auto, okej, okay, ale teraz jak dostać się z powrotem, więc wziąłem samolot, ale nie mam paszportu. Bo zamówiłem lot nie z tego, co trzeba lotniska. Naprawdę ciekawe rzeczy dzisiaj się dowiedziałem. No, kolejna lekcja podróżowania, poznawanie świata i tego, co się dzieje na świecie. Co zrobić, aby podróż była przyjemna? Wystarczy, że... I teraz ten moment. Kto się do ciebie dosiądzie? Butla z gazem z tyłu na samochodzie. Normalnie on w lewo skręca, butla w prawo, on w prawo, butla w lewo. Ja wiedziałem, czekaj, Buszka, to trzeba nagrać. On mówi, ojejku, mamka nie zmienia się w tatę. No, tata dzisiaj nie nagrywa, my nagrywamy, no więc trzeba nagrywać wszystko, co nie? Ej, słuchajcie, jaka śmieszna akcja. Byliśmy w 7-Eleven i zapłaciliśmy 121 batów. Teraz poszliśmy do warzywniaka i też zapłaciliśmy 121. A jeszcze nie mieliśmy 21, miałam 40. To pani nam jeszcze jednego bata podarowała. Widzicie? To jest tacy mili ludzie. Nalewam to na YouTubie z shortów. Pomyślałam sobie, że pimy chleb, jajko będziemy mieli, no to możemy spróbować. No pewnie. Raz, dwa, trzy. Ha, jest! Czyli nie trzeba długo czekać. Do 4 promyk i wszystko wyjdzie. Uj, siemaneczko, siemaneczko, dnia następnego. Właśnie jest 5 rano, a ja idę oddać kartę z hotelu. Idę oddać kartę i jadę już na lotnisko do Bangkoku, bo mam ponad 2 godziny drogi na lotnisko, bo zamówiłem lot nie z tego, co trzeba lotniska. To znaczy nie z takiego blisko, tylko z takiego daleko. Śmieszna akcja, bo zamówiłem sobie transport na lotnisko i najpierw ten pan tym autem podrzucił mnie tutaj. Mówi, że on już idzie spać i kolega mnie jego zawiezie. No i jestem w taksówce takiej normalnej, jedziemy taksówką. Norman Airport. Jest. Okay. Właśnie dojechałem na lotnisko, bardzo miły pan mnie przywiózł. W sumie dobrze, że się zamienili kierowcy, bo ten był zdecydowanie lepszy od poprzedniego. A to, że się zamienili, to jest w ogóle taka ciekawa historia, o której ja nie wiedziałem. Bo okazało się, że ten taksówkarz, który tutaj teraz był, to jest taksówkarz z Bangkoku. A podobno w Pattaya jest taka trochę mafia taksówkarzowa, taka no, i oni nie pozwalają taksówkarzom z Bangkoku zabierać klientów z Pattaya. Tylko ci taksówkarze, którzy pracują w Pattaya, mogą wozić klientów do Bangkoku. Czyli ten pan nie mógł mnie przyjąć jako klienta i tutaj przywieźć, ale tamten mógł jakby sprzedać mnie temu taksówkarzowi za prowizję, żeby mnie tutaj przywiózł ten taksówkarz z Bangkoku. Taksówkarze tutaj, ci z Bangkoku, nie mogą, jak już przyjadą do Pattaya, nie mogą stamtąd sami zabierać klientów i przywozić ich z powrotem do Bangkoku. Musi się to właśnie stać poprzez jakby sprzedaż klienta z tamtych taksówkarzy z Pattaya. Czyli ten taksówkarz z Pattaya musi wziąć prowizję, ale wcale nie musi jechać fizycznie do Bangkoku, tylko jakby sprzedaje klienta taksówkarzowi z Bangkoku. Naprawdę ciekawe rzeczy dzisiaj się dowiedziałem. No, kolejna lekcja podróżowania, poznawanie świata i tego, co się dzieje na świecie. Najważniejszym punktem programu, czyli wczorajszego dnia, było to, żeby, muszę tak trzymać kamerę, żeby tak nie kręcić na lotnisku, było to, żeby zdążyć oddać auto na czas i nie trzymać go kolejnej doby. To było takie najważniejsze zadanie do wykonania wczoraj. Na szczęście się udało. Nie musiałem dopłacać żadnych pieniędzy za przetrzymanie samochodu. A dzisiejszym, najgłówniejszym punktem dzisiejszego dnia była możliwość lotu z Bangkoku na Phuket z powrotem, lecieć samolotem bez paszportu, bo ja nie mam paszportu. I na szczęście się udało. Mam już boarding pass. Mam wszystkie dokumenty jakby już załatwione i mogę lecieć samolotem. Bo gdyby się okazało, że nie mogę bez paszportu lecieć, to byłaby przecież jakaś wielka tragedia, bo nie miałbym się totalnie jak dostać 1000 km teraz z powrotem na Phuket. Oddałem auto, okej, ale teraz jak dostać się z powrotem, więc wziąłem samolot, ale nie mam paszportu. Ale na szczęście dało się załatwić. Da się, da się. Są na to sposoby, żeby móc latać samolotem bez paszportu, ale to trzeba trochę popodróżować. Trzeba trochę popodróżować, trzeba trochę osób poznać, trzeba mieć trochę doświadczenia takiego właśnie. No i da się załatwić, żeby lecieć samolotem bez paszportu. A tak w ogóle to wyjechałem 5 godzin przed lotem z Pattaya tutaj do Bangkoku, bo bałem się, że będą duże korki i wziąłem troszkę takie no niedobre lotnisko, które jest daleko od Pattaya. Trzeba daleko przez Bangkok, przez miasto przejechać od tamtej strony, od Pattaya. No i bałem się tych korków, ale od kierowcy taksówki dowiedziałem się, że korki zaczynają się tak dopiero 6:00, a my byliśmy wcześniej, już o 6:00 jechaliśmy z Pattaya.
to w ogóle wyjechaliśmy o 5, tylko w Bangkoku byliśmy po 6, więc wszystko przeszło płynnie. Jechaliśmy równe 2 godziny z Pattaji do Bangkoku tutaj na lotnisko, także naprawdę wszystko spoko. Cała podróż bardzo dobrze przebiegła. Idę się odprawić, no i mam nadzieję, że lot też będzie wszystko w porządku i za niedługo będę na Phuket. Bardzo interesujące hamburgery tutaj mają, szczególnie ten Spicy Kimchi Chicken Burger with Fries and Coke, czyli z tą kapustą kiszoną, taką koreańską, no i z kurczaczkiem. Bardzo bym to chciał spróbować, ale no kurczę, chyba nie będę jadł takich rzeczy teraz z fast foodów z samego rana i raczej pójdę na coś normalniejszego, czyli jakiś ryż z kurczaczkiem, żeby mój żołądeczek nie doznał jakiegoś szoku. Także chyba wybiorę raczej coś z takiej kuchni, raczej z tajskiej kuchni. Mamy tutaj Bentleya, Bill Bentley prezentuje tutaj swoje dania. W sumie widzę, że tu w środku są nawet jeszcze jakieś ładniejsze dania, więc coś zaraz fajnego wybierzemy. Wczoraj papaję jadłem za 60 batów, a tutaj kosztuje 200 batów. No spoko, lotnisko. No ciekawostka jest kolejna taka, że zamawiałem co innego, a dostałem co innego i pytam się, to moje na pewno? Tak, na pewno. No dobra, spoko. Ja chciałem po prostu normalnego kurczaka. To jest jakaś dziwna pasta, ale mówi pani, że to pasta z kurczaka. Totalnie nie to, co chciałem. Podsumowując, to danie było cholernie ostre. Średnio dobre, ale zjadłem całe, dalej jestem głodny. Ten koreański hamburger z tą kapustą kimchi byłby chyba dużo lepszym daniem niż to, co tutaj zjadłem, ale już nie będę się najadał więcej przed samym wylotem. Zapomniałem jeszcze o tym, że zostały mi smakołyki z wczoraj i na szczęście mam jeszcze coś na przekąskę. Nie wiem, jakim samolotem dzisiaj będę leciał, ale na pewno nie takim. Oh my gosh, w taki to bym nie wsiadł nigdy w życiu. Co zrobić, aby podróż była przyjemna? Wystarczy, że weźmiecie tylko mały bagaż ze sobą. To jest mój cały bagaż, który mam. Leciutki, malutki, wąski, cienki. I to właśnie sprawia, że podróżowanie jest o wiele prostsze, przyjemniejsze i łatwiejsze. Bo co innego, jak się ma 100 walizek, trzeba to wszystko dźwigać, oddawać, gdzieś tam coś robić, kombinować, płacić za to wszystko, za przewóz tego. Naprawdę jest problematyczne i nieprzyjemne i takie podróżowanie nie jest aż tak przyjemne. Ale jak się ma taki bagaż, w którym zmieściły mi się ciuchy na przebranie, ładowarka do telefonu i przekąski, to wszystko i więcej nic nie mam, no to tak podróżować to ja mogę, latać samolotami, przechodzić na lotniskach przez bramki, nie trzeba oddawać bagażu, nie trzeba kombinować, nic, zdecydowanie polecam. Samoloty Bangkok Phuket latają praktycznie co godzinę i właśnie trwa boarding samolotu, który po prostu leci godzinę wcześniej niż mój i ludzie już wchodzą na samolot, a ja lecę następnym. No tak jest, tutaj bardzo dużo ludzi jest, więc samoloty latają ciągle. Patrzcie się, taki lot z Bangkoku na Phuket liniami lotniczymi Air Asia kosztuje mnie 140 zł, jest to niecałe 1000 km. No to patrzcie się, gdyby na przykład taki lot z Polski do Chorwacji, gdzie też jest powiedzmy niecałe, okej, 1000 km, gdyby kosztował na przykład 150 zł, czy nie byłoby fajnie? To dlaczego da się tutaj w Tajlandii latać za 150-200 zł po całym kraju, a w Europie się tego nie da zrobić? Jestem już w samolocie, trafiło mi się miejsce po środku, czyli ktoś będzie siedział tu, ktoś będzie siedział tu, a ja będę na środku. No cóż, tak padło. I teraz ten moment. Kto się do ciebie dosiądzie? Na pewno wiecie, że pozytywnie na nas wpływa robienie rzeczy takich, które robimy pierwszy raz w życiu. Ja dzisiaj zrobiłem rzecz taką właśnie, którą zrobiłem pierwszy raz w życiu, czyli poleciałem samolotem bez bagażu. Naprawdę mega uczucie. Cholernie gorąco na Phuket, godzina 12, samo południe, daje jak nie wiem co. Słuchajcie, no mogę teraz już oficjalnie powiedzieć, że cała misja oddania samochodu została zakończona. Mimo tego, że do domu mam jeszcze jakieś parędziesiąt minut drogi jakąś znowu taksówką, ale misja zakończona, najważniejsze spełnione. Samochód oddany na czas, przyleciałem bez paszportu z powrotem samolotem na Phuket, wylądowałem szczęśliwie. Jestem na Phuket i teraz już tylko nawet, nie wiem, pieszo do domu. Także dwudniowa misja zakończona. Dzięki temu jestem już naprawdę mega szczęśliwy. Nie mam samochodu, nie mam na głowie problemów z tym związanych. Nie mam dużych kosztów z tym związanych, bo płaciłem prawie za to 100 zł dziennie. Więc no nie prawie, tylko 100 zł dziennie. 100 zł dziennie zaoszczędzone. Super. Wakacje na Phuket, ciąg dalszy. W przyszłym tygodniu płyniemy na wyspę Jamesa Bonda, także będzie super wycieczka. Następnie bierzemy skutery, jeździmy po wyspie, zwiedzamy znowu te wszystkie super fajne miejsca. Także będzie znowu fajnych trochę ciekawostek na kanale. Ciekawostek i oczywiście pięknych miejsc. Patrzcie tutaj, jakie za mną są obrazy. Jest czadowo.
O tak, Tajlandia. Słuchajcie, jadę właśnie teraz tutaj do domu i z panami, takimi fajnymi dwoma ziomeczkami, dali mi coś tajskiego do napicia się. When you lay down on the beach, right? On the beach? On the beach? Yeah, when you lay down on the beach, only, yeah, yeah. Only leg. Uh-huh. Very nice. Very nice. It's ah, a, this is... It's burn, it's out. Ah, okej, okay, okej. Okay. Trochę takie ostrawe. Nie wiem, co to do końca jest, ale podobno, że po tym, jak się idzie leżeć na plaży, to jest się zrelaksowanym. Relax, yes? Good to relax. Yes, good to relax. Ah, okej, okay, okej. Okay. Chciałoby się powiedzieć, co to był za dzień, a to dopiero połowa dnia, więc nie wiadomo, co jeszcze czeka mnie w drugiej części, a już naprawdę było tyle wrażeń. Najpierw rano wziął mnie jeden taksówkarz, sprzedał mnie drugiemu taksówkarzowi, szok. Druga sprawa, lecenie samolotem bez paszportu. Teraz kolejna sprawa, wzięło mnie dwóch ziomków jakichś śmiesznych z lotniska. Przyjechał w ogóle nie swoim samochodem, bo swój rozwalił, miał wypadek i swoje auto ma rozbite, nie mogłem go znaleźć, bo przyjechał innym niż miał przyjechać. Później po drodze stawaliśmy, kupowaliśmy jakieś różne śmieszne rzeczy. W ogóle na pace tego samochodu latała butla z gazem. Butla z gazem z tyłu na samochodzie. Normalnie on w lewo skręca butla, w prawo, butla w lewo, przyhamował, tak, przez wszystkie strony. Nie wiem, czy pusta, czy pełna, już nawet nie chciałem pytać. Oh my gosh, co za dzień. Muszę odpocząć, muszę odespać. Ostatnio wiele nocek zerwanych, ale już jestem pod samym domem, także za minutkę będę w domu. Najeść się najlepiej i spać teraz. Albo właśnie wypić jeszcze trochę tego czegoś, co oni tam pili, co działa rozluźniająco, uspokajająco i jest dobre dla relaksu. Wow, odzyskałem troszkę sił po godzinnej drzemce. Naprawdę mocno pomogła. Pierwszy raz chyba w Tajlandii zdecydowałem się popołudniem przespać i udało mi się bardzo szybko zasnąć. Godzinkę pospałem i jestem jak nowonarodzony. 100 razy lepiej się czuję, choć nigdy tego nie stosuję, a już na pewno nie w Tajlandii. Dzięki za dzisiejszego vloga, dzięki za poprzednie wszystkie vlogi, że jesteście. Dzięki za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i jakieś komentarze. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej, cześć.